Wyskoczyło mi strasznie dużo artykułów psychologicznych o tych cichych dniach, że ludzie tak robią. No, że to oczywiście świadczy o jakimś ich niedorozwoju emocjonalnym, bo zaraz zamiast na przykład porozmawiać, powiedzieć, co im przeszkadza, czy nawet tam nakrzyczeć, nie wiem, cokolwiek, no nie, to po prostu się obrażają i nie rozmawiają i podobno ludzie tak potrafią robić na przykład w małżeństwach, nie? Że na przykład masz męża albo żonę, tam dłużej gdzieś zostaniesz na jakiejś imprezie, wracasz do domu i mąż na przykład się do ciebie, ty mówisz, no cześć kochanie, no przepraszam, że wróciłam później, bo mnie koleżanki zatrzymały. On kurwa idzie sobie tam gdzieś i w ogóle się nie odzywa. No to dobra, idziesz spać, nie, na drugi dzień wstajesz, robisz kawę, pytasz się go, kochanie, jak mu ci zrobić kawę? A on w ogóle nic nie mówi, tylko sobie tam pakuje torby i wychodzi do pracy. Wracasz po południu do domu, pytasz się, kochanie, co zjemy na obiad? A on kurde idzie i się zamyka w swoim pokoju i ci nie odzywa, nie? No to już jakieś totalne dno, nie? I podobno tak ludzie robią. Z tego, co słyszałam, to takie ciche dni, ciche traktowanie to jest przemoc psychiczna. No, właśnie. Tak, przemoc psychiczna, dokładnie. Przemoc psychiczna. I chodzi o to, że na przykład też ludzie na przykład używają coś takiego. No, na przykład w klasie mojej córki rodzice mam coś takiego, nie? Że tam się komuś nie spodobałam, no bo jestem tą youtuberką, popieram ten PiS, nie? I są rodzice, którzy mi po prostu nie mówią dzień dobry. Czy ja sobie przychodzę na wywiadówkę, a oni udają, że mnie w ogóle nie widzą, nie? Tam patrzą, kurwa, gdzieś w ścianę. Jak ja bym się chciała coś zapytać, co jest na zadanie, to mi nie odpowiedzą, nie ma mnie. Niby jestem, a mnie nie ma, nie? I okazuje się, że... I to jest dla mnie też jakiś kosmos, bo ja rozumiem, że na przykład można kogoś nie lubić, nie szanować, uważać, że ktoś jest dziwką, albo jakimś skurwysynem, menelem, złodziejem, nie? No ale przychodzę na wywiadówkę do dziecka, nie? No to mówię wszystkim dzień dobry, no to jest normalne chyba, nie? To jest, nie ma znaczenia, co ja sobie myślę o poszczególnym rodzicu, nie? Też jaki przykład dla dzieci. Później się uczą. I na przykład sąsiedzi czasami tak robią, nie? Że jakiemuś się sąsiadowi nie spodobasz, bo coś tam sobie ubzdura, coś tam, o coś tam się obrazi, nie? Coś tam podsłuchał w nocy jakąś awanturę, czy policja, na przykład jak zaczęli mi hejterzy wzywać policję i pogotowie, to bardzo taka rzecz zdumiewająca, że na przykład część sąsiadów bardzo życzliwie się pyta, co się stało i w ogóle tam ze mną rozmawia. A są tacy, co mówili mi dzień dobry, a teraz jak mnie widzą, to w ogóle jakby ducha zobaczyli i w ogóle uciekają w drugą stronę, żadnego dzień dobry. No w ogóle kurde, jakbym była jakąś chmurką. To jest jakieś chore, nie? Jesteście tam? Halo? Także ludzie są dziwni. Słyszycie mnie? Czy mnie przerwało coś? Zaraz, ja sprawdzę, co z tym moim internetem, czy ja mam... Słuchajcie, taką... Elu, słuchajcie, jak coś... Aha, zaraz, bo tu Wi-Fi. O, teraz będę miała lepszy sygnał. Słyszeliście mnie, czy mnie coś przerwało? Słychać cię. Słyszeliśmy cały czas. A to, co mówiłam, było okej? Tak. Było okej. No i wiecie co? I tak sobie pomyślałam, kurde. Nie, bo to jest jakaś masakra. No więc tak. Wróciliśmy z nadmorza z Markiem i jakiś po prostu internetowy psychopata go nagrał. Mam jego nazwisko i imię zapisane tego faceta, ale nie chcę
teraz podawać, chociaż mogę tam pseudonim, momencik, zobacz, przypomnę sobie, jak on się nazywa. I... Słyszycie mnie? Halo? Tak, słuchajcie, słuchajcie. No i chodzi o to, że we wtorek jakiś typ zadzwonił do Marka i zaczął go przesłuchiwać na ten na mój temat. Zaraz sobie tutaj znajdę dane, kto tego faceta. Chwileczkę. O, mam. To jest niejaki Adrian Jan Hewuś. No. I on do, bo i to jest jakiś taki mężczyzna, co po prostu. Zaraz tu sobie kopiuję link. O. To jest jakiś mężczyzna, co po prostu dzwoni do różnych ludzi, nagrywa ich. Jak... I on w ogóle do mnie wydzwaniał. Słyszycie mnie? Tak. Słyszymy. Wydzwaniał do mnie, bo nie wiem, ja się mu chyba spodobałam i dzwonił tam do mnie, udawał, że zamawia jakieś zlecenia. Dzwonił, coś tam się wypytywał, cały czas do mnie wydzwaniał, no nie? I ja się zorientowałam, że on sobie robi ze mnie jaja. I, ale on mi je nie obrażał ani nic, nie? Ale ja na niego nakrzyczałam, żeby przestał wydzwaniać, że jestem zajęta i że cały czas poznaję jego głos, że on dzwoni z różnych numerów i żeby się ode mnie odczepił, no nie? No i on się poczuł urażony. I potem zaczął po prostu mnie prześladować, zaczął dzwonić do mojej matki, zaczął dzwonić do szkoły mojej córki, do MOPS-u, na policję, do prokuratury, do sądu rodzinnego, do kuratorów rodzinnych wszystkich. Mało tego, do kuratorium oświaty i jeszcze do urzędu marszałkowskiego nawet wydzwaniał i listy pisze też on. Słyszycie mnie? Tak, tak, słuchajcie, słuchajcie. No, no i on zadzwonił we wtorek, dostał jakieś wścieklizny, że ja wyjechałam z Markiem nad morze, no nie? No bo koleś ma jakąś psychozę na moim punkcie, słyszycie? Tak. Ale no, ty masz prawdziwych fanów. Facet ma jakąś psychozę, chciałby po prostu ze mną seks uprawiać, mówiąc wprost. Dostał jakiegoś szału, że ja z tym Markiem wyjechałam. I natychmiast, jak on wrócił, no to zadzwonił do Marka, zaczął go nagrywać, zaczął go przesłuchiwać 20 minut na mój temat. Pytał go jakieś głupoty, ile razy dziennie się dupczyliśmy, czy analnie, czy oralnie, czy tak, czy tak. I taka byłam strasznie zażenowana, bo słuchałam tego nagrania i Marek z nim normalnie 20 minut rozmawiał, odpowiadał mu na wszystkie pytania, zamiast po prostu powiedzieć facetowi, żeby spierdalał i się rozłączyć. Jakiś po prostu totalna jakaś żenada i strasznie się zdenerwowałam, słyszycie mnie? No i zadzwoniłam do Marka. Słychać. Zadzwoniłam do Marka tam 2 godziny później, we wtorek 22 marca, żeby mu powiedzieć, kurwa, czego ty w ogóle z tym facetem rozmawiałeś? Dlaczego ty z obcym facetem rozmawiasz o mnie? Pyta cię o wszystkie jakieś intymne sprawy, o moje dziecko, o moją matkę. Dlaczego ty udzielasz informacji, jakichś udzielasz wywiadów przez telefon? No i chciałam mu to powiedzieć, nie? A Marek... Oczywiście już wiedział, że to poszło do sieci, bo facet to opublikował. I wiecie, co zrobił Marek? Co? Słyszycie mnie? Tak. Rozłączał, kurwa, telefon, udawał, że go nie ma i ciche dni. Chciałam na niego nakrzyczeć, czemu, kurwa, udzielasz wywiadów jakimś obcym ludziom? Wiesz, że jestem trochę znana. Przyjechaliśmy, byliśmy na wyjeździe, no czemu tak robisz, nie? No to ciche dni, nie? Nie odzywa się, nie odzywa się. No ja się wkurwiłam i weszłam tam na ten jego serwer, Kozborowo wieczorem na ten kanał głosowy i zaczęłam po prostu, nie mogłam Markowi wykrzyczeć,
że jestem na niego wkurzona o to, więc tam po prostu nagadałam na niego tam parę rzeczy. I oczywiście ci ludzie z tego serwera to rozmuchali, że ja się o nim źle wypowiadam i tak dalej, a nic tam generalnie złego nie mówiłam w porównaniu do tego, co on powiedział w tym telefonie. No, no to Marek się jeszcze bardziej obraził i już się w ogóle do mnie nie odzywał. Wtorek, środa, czwartek, piątek. Myślałam, że w ogóle tego live'a nie zrobię w piątek. Już byłam tak w ogóle podłamana tym wszystkim. No i... Słyszycie mnie? Tak, 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 tak. Ale są tu w ogóle jacyś ludzie, czy nie ma? Bo tylko się jedna kobieta cały czas odzywa. To ja jestem głosem całego ludu. Aha, dobra. Dobra, dobra. No i słuchajcie, no i cały tydzień się w ogóle nie odzywał, nie? W końcu tam się dowiedziałam jakąś pocztą pantoflową od kogoś, bo wyobraźcie sobie, że Marek w piątek zadzwonił do mojego byłego męża i jemu powiedział, o co mu chodzi, o co ma do mnie żal, a mi nie powiedział przez cały tydzień, ani nie napisał, ani nie powiedział, nie mowa, ale mój były mąż się dowiedział o wszystkim, ze szczegółami. No i on zadzwonił i mi powiedział, o co chodzi, o co on ma pretensje. No to to jest jakieś dziwne, nie? Zamiast mi powiedzieć, o co ma pretensje, to dzwoni do mojego byłego męża i jemu mówi, żeby on mi powtórzył. Ja nie wiem, czy ja jestem chora psychicznie, czy to są normalne praktyki. Ja nie wiem normalnie, bo to jest dla mnie jakieś dziwne. Jesteście tam? Jesteśmy, słyszymy cię. No, no i po prostu... O, dzisiaj weszłam tam, dzisiaj chciałam porozmawiać z Markiem, no bo wczoraj robił live'a, bo był pijany. No więc chciałam z nim porozmawiać, co się w ogóle z nim dzieje cały tydzień. No to oczywiście nie odebrał ode mnie telefonu. Ktoś powiedział, że jest tam na tym Kozborowie, rozmawia. No to weszłam tam. I chciałam mu tylko powiedzieć, żeby odebrał ode mnie telefon, że chce się zapytać. Pani Koczyński odbiera. A on mi wtedy powiedział przy wszystkich... Że lubi herbaty z dwoma łyżkami cukru i ziemniaczki krojone. Kurwa, ty... Ej, co to jest? A ty kobana dostanę. Halo, masz dalej. I weszłam na ten... serwer jego dzisiaj i chciałam tylko go poprosić, żeby ode mnie odebrał telefon, bo z Markiem jest w ogóle taka sytuacja, że on sam nie zadzwoni, bo on ma telefon na kartę, jest taki oszczędny, że sobie nie da na abonament. On sam nigdy nie zadzwoni, tylko trzeba do niego dzwonić, kurde, to też jest jakieś chore. W każdym razie chciałam powiedzieć, żeby tylko odebrał ten telefon, a on mi powiedział przy 200 osobach wypierdalaj i wyrzucił mnie ze swojego kanału głosowego. Wyobrażacie sobie coś takiego? No nieładnie się zachował. No, tylko że był pijany oczywiście, nie? Mhm. Ale ja mu nic nie powiedziałam, ja tylko mu chciałam powiedzieć, żeby wyłączył się z tej głosówki i porozmawiał ze mną przez telefon, nie? No to on powiedział, najpierw to mnie wyciszył i mówił ludziom, żeby mu powiedzieli, co ja mówię. No to ja nic nie mówiłam wtedy, nie? A potem to wziął i mnie wyrzucił z tej głosówki i powiedział przy wszystkich do mnie wypierdalaj. Dzisiaj tak zrobił. No. No i słuchajcie, i co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić z nim? Bo ja normalnie nie wiem. Zerwać z nim, zostawić go. Czemu ty się zastanawiasz w ogóle? A po prostu tak sobie przypomniałam jakieś nasze takie konflikty wcześniejsze, nie? Tam z jakieś 5 albo 8 konfliktów, słyszycie mnie? Tak, tak. To za każdym razem, za każdym jednym razem było tak, że jakiś błahy powód, zupełnie błahy, naprawdę, no po prostu nic ważnego, nie? W porównaniu z tym, co jest między nami.
ile różnych jakichś spraw, rozmów, działań. I tam jakieś tam nieporozumienie, czy coś tam, jakieś działania hejterów. I on się po prostu obraża, ciche dni i się nie odzywa przez tydzień. To jest jakieś chore, nie? Jesteście tam? Jesteśmy. Tak. Ale nie, bo ja myślałam, ja po prostu myślałam, że ten Marek jest bardzo fajny, jak go poznałam. Naprawdę, myślałam, że on jest taki fajny, nie? No, że wiesz, zawsze na początku jest tak, że ktoś się wydaje fajny, a później poznajesz po prostu jego prawdziwą stronę. No, nie każdy jest idealny. No, ale słuchaj, ja myślałam, że on jest taki fajny, kontaktowy, że jest taki na luzie, że ogólnie to można z nim konie kraść, no bo takie sprawia wrażenie na tych live'ach. Byliśmy na tym wyjeździe nad morzem, tyle pieniędzy to kosztowało, wysiłku. Wróciłam do domu, mam tyle spraw, różnych obowiązków, a on się do mnie nie odzywa po prostu przez cały tydzień, ani nawet słowem. No nie wiem, co się można załamać, nie? A ja rozumiem, jakby był, kurde, jakimś obcym rodzicem ze szkoły mojego dziecka, jakąś popierdoloną babą, co się nie odzywa, nie mówi dzień dobry, bo się boi, że jej męża poderwę jakiegoś grubasa, bo mam zgrabniejszą dupę niż ona. To ja potrafię to zrozumieć, że taki babus boi się do mnie podejść, bo uważa, że ja jestem jakąś dziwką i się rzucam na co trzeciego faceta, więc po prostu na wszelki wypadek mi nie mówi dzień dobry, żeby mnie męża nie poderwała, chociaż ja bym nawet na niego nie spojrzała normalnie. Ale że robi to Marek, z którym ja spędziłam po prostu 10 dni nad morzem. Robiłam z nim te live, skonfigurowałam mu ten komputer, tam w tylu sprawach mu pomagałam, a teraz on mnie tak po prostu traktuje jak jakiegoś śmiecia, ani nawet się do mnie nie odezwie. To jest po prostu jakiś sajgon, no. Halo? Słyszysz mnie? No tak trochę słabo cię słychać. A co z tym laptopem w końcu? Oddał ci go czy nie? Nie no, on mi go nie ma oddawać, ja mu go kupiłam, żeby sobie robił te live'y i on tam w miarę możliwości mi zwróci za niego pieniądze. Ale powinnaś mi go zabrać, naprawdę. No dlaczego mam mu go zabrać, jak chciałam mu go kupić, żeby sobie robił te live'y z tymi donate'ami? Rozumiesz, marzyłam bo o tym przez pół roku, żeby mu... Bo się zachowuje jak kutas wobec siebie, dlatego... Ale ja pierdolę tego laptopa, po prostu ja jestem ponad to, no. Ja spędziłam, dwa razy jeździłam do tego sklepu, żeby go kupić, po parę godzin tam się konsultowałam, co mam kupić, potem jechałam do znajomego, żeby mi to pomógł zaprogramować, potem jeszcze przed wyjazdem jechałam w nocy, żeby odebrać ten komputer. I to wszystko zrobiłam, żeby on mógł sobie robić te live'y. No to jak mu mogę teraz zabrać, nie? No temu, że traktuje ciebie tak, no niekoniecznie, no dobrze, więc dlatego. No ale wiesz, ja to wszystko zrobiłam, żeby sobie robił te live'y, rozumiesz? A ja sobie kupię drugi taki dla siebie. Ja sobie po prostu zorganizuję pieniądze. Chciałam, żeby miał, no to ma, wiesz, po prostu. Bo to kompletnie ten, co miał, to mu to wszystko nie działało. No spokojnie. A ja nie jestem taka, bo na przykład moje małżeństwo z moim byłym mężem, to mnie kosztowało kilkaset tysięcy ode mnie wyciągnął i od moich rodziców. I też mu tego nie wypominam. Bo inwestował, brał kredyty, zakładał restaurację, obiecywał, że mi pomoże w mojej firmie. No, przez 5 lat to poszło tyle pieniędzy, że mogłabym dzisiaj mieszkać w jakimś domu za Krakowem.
to wszystko po prostu on przetrwonił, nie? Ale ogólnie to mu tego nie wypominam, nie? Dlatego, że no, byliśmy tym małżeństwem, sypialiśmy ze sobą, fajnie było, no i kasa poszła, nie? Ale nie dotrzymał żadnych z obietnic, no to co zrobić? No to faceci tacy są widoczni, nie? Jesteście tam? Mhm. Tak. Ciekawa jestem, czy mnie ktoś... Kochamy cię. Ciekawa jestem, czy mnie ktoś dzisiaj nagrywa, kurde. No, ciekawe. Może nie. Wszyscy poszli spać, bo... Nie, na pewno się te mędy zadzwonili do kogoś, obudzili go i siedzi się na... opuszcza tam to nagrywanie. Ale nie, bo... po prostu tak sobie przypomniałam. No bo tak, teraz się Marek obraził, że ja zareagowałam na to, że on udzielał wywiadów temu facetowi. Nie chciał ode mnie odebrać telefonu. Ja się wkurzyłam, zaczęłam się tam gdzieś o nim też wypowiadać i się na to obraził. W grudniu się obraził, bo zrobiłam mu awanturę, że na tym, na hejtującej mnie grupie facebookowej cały czas tam mnie ludzie wyśmiewają, żeby tych ludzi zbanował. Nakrzyczałam na niego. I powiedziałam mu, że albo pobanuję tych ludzi, albo ja już się z nim nie chcę spotkać. I wiecie, co on zrobił? Co zrobił? Przestał się do mnie odzywać kompletnie, nie? Ciche dni. A po trzech dniach przysłał mi na Messengera i wrzucił do internetu zdjęcia z jakąś babą z hotelu, że poszedł z nią do łóżka. W połowie grudnia tak zrobił. Wyobrażacie sobie to? Masakra. A ja mu tylko, ja tylko na niego nakrzyczałam. Kurwa, albo poblokujesz tych ludzi, żeby mnie nie hejtowali, zerwiesz z nimi kontakt, albo ja już nie chcę się znać. A jeszcze tego samego dnia mu tam wysyłałam jakieś swoje zdjęcia nago, mówiłam, że czekam, cieszę się, że się z nim zobaczę. Pisaliśmy sobie, że się kochamy i tak dalej, nie? I tylko nakrzyczałam na niego, zrób kurwa coś z tą grupą, żeby tam mnie nie hejtowali. I on wtedy, ciche dni, przez pół tygodnia, a potem jakaś dziwka, hejterka do niego przyjechała, dała mu dupy, poszedł z nią do hotelu i wrzucili zdjęcia do internetu z nią. Tylko, że to się tak skończyło. Jesteście tam? No, słuchamy cię dalej, słuchamy. Po prostu tak się skończyło, że na drugi dzień jak ona wyjechała, to on stwierdził, że ona mu się w ogóle nie podobała, że to w ogóle... nie było z nią fajnie i jak ona wyjechała od niego w piątek, to on do mnie w sobotę zadzwonił, nie, napisał na Messengerze, że to była pomyłka i że on o mnie cały czas myślał i że on tego nie chciał zrobić. A ja w ogóle sobie obiecałam, że się do niego nie będę odzywać, ale wytrzymałam tylko kilka godzin i mu wybaczyłam to. A teraz mu wybaczysz? Chodzi o to, że nie chcę mu wybaczać, bo właśnie sobie tak przypomniałam, mhm, że w czasie tego pół roku tej naszej znajomości, no nie, też była w połowie listopada, była taka sytuacja, że miał przyjechać do Krakowa, wynajęłam hotel, wszystko było już załatwione, miał przyjechać i też z powodu tych hejterów zaczęłam mu tam mówić, zdenerwowałam się, bo też zaczęli robić jakieś zadymy, bo ja się zaczęłam chwalić, że on ma przyjechać i też mu tam zaczęłam mówić, żeby ludzi poblokował, to wtedy się też obraził. Napisał mi SMS-a, że skończone i potem mi napisał na Messengerze, że odwołaj wszystko i ja musiałam anulować całe wszystko tam, rezerwacje, cały jego przyjazd, wszystko i kurde, totalnie się załamałam i potem się też tak samo nie odzywał przez parę dni.
A w ogóle to jest jakieś dziwne, bo on się tak robi te ciche dni, nie, tam nie odzywa się pół tygodnia albo tydzień, a potem jakby zupełnie nigdy nic pojawia się z powrotem. Jakby nigdy nic, jakby w ogóle się nic nie zdarzyło. Po prostu nic nie wyjaśnia, nic nie mówi, ja tam coś do niego mówię, a on mówi, tak, tak, ja cię kocham, ja cię przecież zawsze kocham. Jakby nigdy nic, nie? Możemy rozdwojenie jaźni. Nie obrażając go oczywiście. Ja nie mogę sobie pozwolić na takie sytuacje. Ja mam dziecko, ja mam obowiązki, ja muszę pracować, ja mam te live'y, te filmy, ten kanał, ja mam tą działalność gospodarczą, mam te kontrole urzędnicze, muszę jakieś durne pisma pisać do urzędów. Policja mi się, kurwa, ładuje do domu, prokuratura, MOPS, sąd rodzinny, kurator rodzinny, Towarzystwo do Spraw Opieki nad Zwierzętami. Wszelkie możliwe instytucje w tym jebanym Krakowie jutro przyjadą, pójdą do roboty ci te wszystkie urzędasy i na pewno kilku z nich przylezie do mnie. Ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby się denerwować, nie? Na pewno jutro jakaś menda tutaj przyjdzie po prostu po drzwi i będzie dzwonić. Ja muszę być po prostu w formie, żeby albo takiemu człowiekowi nie otworzyć drzwi, albo otworzyć i żeby mu powiedzieć, żeby spierdalał, albo otworzyć i mu dokopać. Nie wiem, muszę być po prostu w kondycji, nie? Ja nie mogę być jakaś załamana psychicznie w poniedziałek, bo poniedziałki są najgorsze. Przychodzi listonosz, przychodzi policja, przychodzą, kurwa, nie wiadomo, kto tutaj przyjdzie jutro. Ja jak sobie będę chciała popłakać, poleżeć i pić piwo, to ja muszę gdzieś uciec do lasu z namiotem, żeby mnie tam nikt nie znalazł, bo mnie tutaj po prostu w domu wydrą za włosy i będą maltretować cały dzień. Ja muszę być po prostu jutro na chodzie. A jak ja mam być na chodzie, jak jest po prostu pierwsza w nocy, druga w nocy nowego czasu, a ja nie śpię, nie? Też radę się na ciebie, kobieta. Nie, no tak sobie chciałam się połączyć. Nie, to, kurwa, że ja za tym nie nadążam. To jest jakaś masakra. Dobra, żeby nie było, ja sobie piję teraz piwo, bo tak na trzeźwo bym tak nie gadała, ale pijana też nie jestem. A, no to smacznego piwka w takim razie. Ja popijam herbatę. Więc dlatego się połączyłam, bo sobie właśnie piję piwo. Piję sobie piwo, duże piwo Desperados. A jaki smak? Tequila. Uuu. A wcześniej sobie piłam Black Jacka takiego, takiego ciemnego. Mm-hmm, no i tyle, i na tym poprzestanę. W każdym razie... Ale ja pierdolę, ale o co to chodzi? Ja nigdy nikomu nie robiłam cichych dni. Ja jestem w ogóle przeciwieństwem cichych dni. Ja na przykład jak coś mi nie pasuje w kimś, no to ja na niego krzyczę, zagadam go na śmierć i powiem mu, co ja myślę, co ja czuję, co mi się nie podoba. Ewentualnie nawet nakrzyczę, nie? Mogę nawet jakiś talerz rozbić albo kopnąć w drzwi albo coś. I po pół godzinie już mi wszystko przechodzi i już nie ma żadnych, kurwa, cichych dni. Jesteście tam? Jesteśmy. U mnie się wszystko rozwiązuje w czasie godziny, taki konflikt, jeżeli druga osoba jest, potrafi słuchać, nie? Jak mi się coś nie podoba, to mówię co. Potem jest awantura, potem jest jakiś tam konflikt, a potem dochodzę do wniosku, że nie chcę się kłócić i się godzę. No i to wszystko jest na przestrzeni tam 2-3 godzin, cały kryzys się rozwiązuje, no nie? Wiesz, niektórzy dłużej muszą przemyśleć parę spraw, zanim chcą dojść jakby do ugody i tak dalej, nie?
No ale dłużej i tak, cały tydzień będą udawać, że cię nie znają, tak? To czy mi chodzi o to, że to są różni ludzie, a w ten sposób. Nie musisz tak robić, po prostu są tacy ludzie, którzy tak robią. O. No, no, nie, no to tak się domyślam, nie, że ja na przykład muszę zdemolować pół mieszkania i wrzeszczeć 2 godziny, żeby wyładować z siebie złość, w końcu ktoś mnie uspokaja, głaszcze, całuje i już jest wszystko okej, nie? I to się wszystko odbywa w ciągu jednego popołudnia czy wieczoru, nie? A taki Marek Łangowski to kurwa musi się tydzień nie odzywać, żeby po prostu rozładować taką sytuację, nie? Tylko co po prostu przez ten tydzień ze sobą zrobić, nie? Rozmawiać z panami. Ale ja się zastanawiam nad taką sprawą. A ile nas jest teraz osób w ogóle? Są tu jacyś ludzie, czy wszyscy śpią? Trochę jest tych ludzi. Tylko późno pewnie, to nie chcą albo obudzić kogoś z rodziny, albo śpią. A ja się tak zastanawiam, bo mi tak było strasznie przykro. Na tym przystanku Kozborowo to są takie cwaniaczki, nie? Że oni tak Marka podpuszczają, żeby zamieszczał jakieś takie posty na mój temat, takie chamskie. On tam pisał, że ja jestem menelką. Różne jakieś tam wypowiedzi na mój temat, że jakąś służącą jego jestem. No cały czas coś, nie? Albo jakieś zdjęcia w tle, jakieś memy. Wiecie, nie? Wiecie czy nie wiecie? Halo, jest tu ktoś? Oj, zacięło cię, musisz jeszcze raz powtórzyć. A, zacięło mnie? Tak, tak, możesz powtórzyć? No, że mówię, że na serwerze Marka ten przystanek Kozborowo, to on mnie cały czas tam w tych postach wyśmiewa, a ludzie się cieszą i mu potakują i oni też mnie wyśmiewają i wszyscy się świetnie bawią, nie? Jesteście? Tak, tak, słuchamy cię. Zastanawiam się, jakby zrobić po prostu coś takiego, żeby zacząć wyśmiewać ten serwer i Marka u nas po prostu. Jak on by się poczuł i oni, nie? Mogę zacząć kleić memy o nim. Żeby walić taką bekę, ale nie tak całkiem tam, nie taką chamską, że tam skurwysyn czy coś, nie? Tylko po prostu zacząć sobie tak po prostu jechać w pizdu, no. Żeby zobaczył, jak to jest, bo ja nigdy na to nie pozwalałam wcześniej. Nie wiem, czy wiecie, nie pozwalałam, nie? A teraz zacząć tak, na przykład, że tam, nie wiem, moczy morda, albo że na przykład robić aluzję, że nie ma wykształcenia, albo że na przykład jest ze wsi, albo że tam jakieś robić memy, że tam mu słoma z butów wychodzi. No i ciekawe, jak on by się, kurde, poczuł, jak ja bym mu zaczęła robić takie jazdy tutaj. Proszę dać 5 minut, zaraz będą memy. Tylko ja się zastanawiam nad taką sprawą, bo ja, nie, bo to jest tylko pomysł, no nie? A ja nie chcę tracić klasy, nie? Ja nie chcę tracić stylu, to, bo mi się wydaje, że to nie jest w moim stylu, no. Mi się po prostu wydaje, że ja tak nie mogę zrobić. Nie ma po co, Ela, bo później będą, wiesz, mówili, o, zrobiłaś tak i będą ci to wytykać, co nie? No, no właśnie. Wiesz, lepiej to przemilczeć na spokojnie, wiesz, zająć sobie czymś czas i tyle. I przeczekać, zobaczyć, co się dalej stanie. To wyjdzie i dla ciebie dobrze i ogólnie. Ale nie, mi się wydaje, że ja mogę zrobić tak, że ja osobiście nie będę Marka wyśmiewać, ale jak będą go wyśmiewać inni, to ja nie będę go po prostu bronić, tak jak do tej pory.
bo ja go zawsze broniłam, mówiłam, że nie można i tak dalej, no nie? A na przykład teraz go nie będę bronić, niech sobie ludzie po nim jadą, a ja nie kiwnę palcem, bo w tym momencie on nie jest już tutaj administratorem, nie może wyciszać, nie może blokować, tak samo na Facebooku, ani na YouTube. Niech sobie po nim jadą, a ja nie kiwnę palcem, nie będę ludziom zwracać uwagi, ani nie będę tego kasować, ani nie będę blokować autorów. No chyba, że już by były jakieś wpisy takie chamskie typu, żeby go zabić, czy coś takiego, no to wtedy wiadomo, że muszę interweniować. Ale jak tam ktoś będzie po nim jechał, to niech jedzie. Im więcej takich posłów, tym lepiej, a ja po prostu będę miała na to wyjebane i powiem tym moim administratorom, żeby też go nie bronili. Co o tym myślicie? Po prostu zdjąć mu ochronę antywirusową. Da, ale to będzie dobre? Bo mówiłaś się, że nie chcesz stracić tej klasy. No, ja tego nie będę robić, bo wiadomo, że będą tutaj po prostu wchodzić i będą go tam jebać, nie? Aha, po prostu nie będziesz go broniła i ludzie, ci, którzy będą chcieli, to będą mogli go wyzywać, tak? W ten sposób, albo memy z niego robić. No, że ja nie będę usuwać tych wpisów, nie będę blokować autorów. Okej, okay. To wybacz, bo jest już późno i musiałam przetworzyć, tak, wiesz, do tego. Tak jak on robi u siebie, nie? No przecież tam mnie gnoją regularnie ludzie, co mi przysyłają policję, pogotowie, i on ich nie blokuje. Czyta, że ktoś pisze, że ma mi rozpierdolić live'a, wycofywać donaty, i on takiej osoby nie blokuje. No właśnie, on uważa, aha, fajnie, niech jej rozpierdolą live'y, niech jej powiedzą w czasie live'a, że jest dziwką, niech jej potem wycofają donate'ów. Im mniej pieniędzy będzie miała Ela, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że sobie kogoś znajdzie i mnie kopnie w dupę, nie? Więc dla niego każda moja porażka to jest postrzegana w kontekście jego sukcesu, bo im gorzej mi się wiedzie, tym ja go bardziej potrzebuję, nie? To jest taka mentalność facetów. Jesteście tam? Mhm. Jesteśmy. Bo mój były mąż też tak uważał, że im mniej będę zarabiać, im więcej będę miała roboty w domu z dzieckiem, im mniej będę zadowolona, to tym po prostu lepiej dla niego, bo go po prostu nie pogonię, nie wyrzucę z domu, bo już będę tak zacharowana, że bez niego sobie nie poradzę, nie? I zawsze tylko się cieszył, że im więcej miałam problemów, to się cieszył po prostu z każdego, bo wiedział, że on wtedy będzie potrzebny. A mimo to, jak już miałam tak strasznie dużo problemów, to mimo to się go pozbyłam tak samo wtedy. No dobrze, bo powiecie co, trochę mi się źle rozmawia, bo nie wiem, czy wy mnie w ogóle słyszycie. Wszyscy cię słyszymy. Słyszymy. A czy też pani Elu nie uważa tak, że jak zaczną się pojawiać takie śmieszne obrazki wobec Marka, to nie zareaguje jakoś negatywnie wobec pani? No mów mi na ty, wiesz. Nie, no to właśnie chodzi o to, żeby to nie były jakieś takie bardzo chamskie wpisy, nie? A poza tym ja do tego nie nawołuję, ja tylko mówię, że wiadomo, że takie sytuacje były, są i będą, nie? Tylko ja po prostu przestanę. Ja nie muszę swojego czasu inwestować w śledzenie tego, prawda? Bo przedtem miałam jakiś interes, żeby go bronić. A jaki ja teraz mam interes, żeby go bronić? Kim on dla mnie jest? Dobra, no właśnie, nie wiemy. Kim dla ciebie jest Elu teraz? No teraz jest dla mnie nikim, no. Teraz jest dla mnie facetem, który ma na mnie wyjebane, który ma mnie w dupie, który ode mnie od tygodnia nie odbiera telefonów, a jak wchodzę na serwer jego Discorda, to mi mówi przy 200 osobach, wypierdalaj komuś takiemu jak ja. To bardzo niefajnie. Przecież ja nie jestem jakimś pierwszym, lepszym śmieciem z ulicy, żeby mi mówił wypierdalaj. W ogóle żadnemu człowiekowi tak nie można powiedzieć, ale
Ale ja przecież jestem, byłam jego jakąś tam kochanką, prawda? Byliśmy na wyjeździe, mieliśmy wspólne plany i on mi mówi, wypierdalaj przy 200 osobach, no. Niemiło się zachował. I jeszcze biorąc pod uwagę to, kim ja w ogóle jestem, nie? W sensie, że jestem youtuberką, coś tam sobie robię, trochę ludzi mnie zna, mam widzów, mam fanów. I on mi mówi przy moich widzach, przy moich fanach, wypierdalaj. Mama, moim zdaniem, on ma cały czas problem z tym, że ja jestem tą youtuberką. Cały czas ma z tym problem, bo mnie zawsze poniża w tej przestrzeni, w której ja jestem znana, to mnie tam właśnie gnoi. Jesteście tam? Jestem. Nigdzie nie poniża mnie na targach książki. Nie jedzie do Warszawy na warszawską starówkę i mnie tam nie poniża, prawda? Tylko wkłada dupę na mój kanał YouTube i tam śmieszkuje. Wjeżdża na mój serwer i jak są moje posty, to daje jakieś kupy, papier toaletowy, jakieś miękki, nie? I na tym serwerze swoim, widząc, że tam jest dużo ludzi, moich widzów i z tego mojego serweru, no to też mnie tam wyśmiewa, czyli zniesławia mnie w środowisku, gdzie mnie właśnie ludzie znają, nie? Rozumiecie? No tak. Nie ubierze się jutro, nie włoży butów, nie pójdzie na klepasz do Gdańska i nie będzie wrzeszczał. Ela Gawin to dziwka, nie? Tylko wejdzie na serwer nasz i napisze, że Ela Gawin to dziwka, tak żeby przeczytali moi widzowie. To brzmi trochę takie dziecinne zachowanie wobec jego strony. No kurwa, nie tylko, że dziwne, ale jakieś to... To jest jakaś masakra. Ludzie. Przecież ja z tym facetem jeszcze tydzień temu w jednym hotelu mieszkałam. Totalnie jakiś totalny brak lojalności jakiegoś. Nie wiem, jakiś brak zdolności przywiązania się do kogokolwiek, jakichś odruchów przyjaźni. Strach dojrzałości emocjonalnej. Jezus Maria, pies się, po prostu psa bym sobie wzięła, to by się przywiązał w tydzień. Krokodyla bym wzięła, to by się oswoił po miesiącu. Szczura bym wzięła, to by po prostu po 4 tygodniach już by mi jadł z ręki. Każde zwierzę można oswoić, a Marka Łagowskiego kurwa przez 5 roku nie oswoiłam, no. Nie, no jak tak mówisz, to troszkę też tak, wiesz, jak o zwierzęciu, nie? No ale wiesz, że to jest taka przenośnia, nie? No wiem, spokojnie, śmieję się. No ale jak o zwierzęciu, mówię, że słuchaj, możesz nawet jakieś niebezpieczne zwierzę sobie oswoić, a człowieka sobie nie oswoisz, no. Przecież wiesz, że ludzi też się oswaja, tak? Bierzesz sobie dziecko, męża, faceta, sąsiadkę, koleżankę, przyjaciółkę, to są te same mechanizmy. Jak masz chomika, go hodujesz i on się do ciebie przywiązuje, to jest ten sam mechanizm moim zdaniem wśród ludzi, nie? To dlaczego on tego mechanizmu przez 5 roku do mnie nie poczuł? No dlaczego nie? Bo ja poczułam przywiązanie, a dlaczego on się nie przywiązał? Zapytałaś go czemu? Nie, ale z nim się w ogóle nie da rozmawiać. A powiedział ci kiedyś, że cię kocha na żywo? Tak, no mówił mi na żywo tak. No to może przez jego serwer. Tak się zachowuje. No tak się patrzyłam na tym live'ie wczoraj, nie? Jak on tulił tego psa swojego. Nie wiem, czy ktoś to widział. Mhm. No i taki
taki fajny piesek, jak on go kocha. I w ogóle taki ten. No i kurwa, i o tego psa potrafi zadbać, nie? A o mnie nie. Powiem wam, że byłam zazdrosna o tego psa. Że mu na nim tak zależy, a że mnie tak traktuje jak jakąś taką szmatę. Bo on by tego psa nie pozwolił nikomu skrzywdzić. On za tym psem chodzi. Jak ktoś przyjeżdża, to pilnuje, żeby mu nie wyszedł za ogrodzenie. On ma na punkcie tego psa obsesję. A mnie? To może każdy zjebać. Ja w ogóle mi się wydaje, że jak my byśmy poszli na plażę i ktoś by mnie tam zgwałcił, to Marek by sobie po prostu poszedł. On by ani nie stanął w mojej obronie, ani by nie zawiadomił policji, tylko by sobie po prostu poszedł. Poszedłby sobie do domu, zabrałby sobie torbę i wróciłby sobie do siebie. A mnie by potem tam znaleźli na drugi dzień gdzieś po prostu w krzakach, pobitą, zakrwawioną. A on by sobie wrócił do siebie. Tak, ja tak uważam. Ja wiem, że to brzmi tak niezaciekawie, nie? Ale no przysięgam wam, że on taki jest. Dobra, ja się będę wyłączać, bo widzę, że tak trochę nie nadążacie za moim takim myśleniem. Znaczy nie, słuchamy cię po prostu, bo się właśnie fajnie rozkręciłeś. Nie śpiam o tej porze. Coś nie, to jest... rodzina, ludzie spęczeni. Wiem. Dobra, to się wyłączmy się. Nie, to jest jakaś załamka po prostu. A co dzisiaj robiłaś, Elu? Nic nie robiłam. W ogóle po prostu leżałam w łóżku, nigdzie nie wyszłam, nic nie zrobiłam, bo mnie zwyzywał, powiedział mi, że mam wypierdalać. A nie zrobiłam dziecku jeść, nie zrobiłam zadania, nie wyszłam na pole, nie posprzątałam, nie uczesałam się, po prostu nic, zero. Tego dnia nie było. I zanosi się, że jutrzejszego dnia też nie będzie. Ojej. Sprawiedliwości dosięgnie Marka. Kiedyś czy później. Zawsze tak jest. Po prostu jestem w takim stanie, że w ogóle nie jestem w stanie zrobić nic, no. Ja nie jestem w stanie sobie butów gdzieś tam na przykład posegregować. No nie, no nic nie robię. Po prostu gapię się w ścianę, rozmyślam sobie, piszę, a teraz gadam z wami, no. Oj, to niedobrze, to niedobrze. Oby było lepiej, nie? Jutro jestem z moją mamą umówiona, bo mam podatki liczyć do... żeby rozliczyć, nie? Ale zamierzam po prostu się pójść do niej i po prostu powiedzieć, co o niej myślę i się z nią pokłócić. Żadnych podatków nie będę liczyć. Bo jeszcze do końca miesiąca są 2 dni. Zamierzam jutro po prostu na swoją złość, na Marka wyładować na mojej mamie. Zawsze będzie tak? Wychodzi słońce. Zawsze będzie lepiej. Dlatego, że tak, że mam problem z moją matką bardzo dużo, bo ona się do wszystkiego wtrąca, ciągle mi tam coś mówi. Ciągle po prostu mam z nią jakieś problemy, włącza się w jakieś moje sprawy, a nie ma prawa do tego, bo ja jestem dorosła. I zamierzam jej jutro po prostu powiedzieć, o co o tym myślę i... Dlaczego rozmowa jest bardzo ważna? To znaczy, to powiem jutro matce, że to, że ona się cały czas wtrąca w moje życie, to, że ja będę to chciała gdzieś zgłosić. Że mamę swoją chcesz zgłosić, tak? Tak, tak. Mhm, mhm.
Myślisz, że ktoś się tym tak zajmie? Jakby, nie wiem, masz na to plan jakiś, cokolwiek? Jakby to wyglądało może w ten sposób? Chodzi o to, że mogę matkę zgłosić na policję. Mhm. Do MOPS-u, do sądu rodzinnego albo do jakichś instytucji socjalnych, że po prostu mi dokucza. Przemoc w rodzinie. No. Ale mówię w tym sensie, że zamierzam swoją złość na Marka wyładować jutro na mojej mamie, no. Rozumiecie? Czy nie? No, rozumiem. Oj, masakra, co ty musiałeś przeżyć, nie? Że teraz się tak męczysz. Nie, bo na przykład ja wróciłam, jak byłam z Markiem nad morzem, nie? To mi matka zaczęła robić awantury, że ja z nim wyjechałam. A jakie ona mi ma prawo robić awantury, jak ja jestem dorosła? Ja mam sobie prawo pojechać, gdzie chcę i z kim chcę. Co ona ma do powiedzenia? Dorosła jesteś, możesz robić, co chcesz, co nie? I tak samo przed moim wyjazdem było to samo. Tak samo mi robiła awantury. Była zazdrosna, że gdzieś wyjeżdżam, że poprosiłam ją, żeby przypilnowała córki. Bo ten sam psychopata, który dzwonił do Marka, dzwonił do niej i też po prostu ona, też taka po prostu niezwykle inteligentna, mówiąc w cudzysłowie, osoba, dała się pół godziny przesłuchać temu psychopacie, tak jak Marek, i też ją nagrał. I oczywiście też mu wszystkich informacji na mój temat udzieliła przez telefon. Obcy facet zadzwonił i pół godziny z gościem rozmawiała. Wyobrażacie sobie to? A ile twoja mama ma lat, jeśli można spytać? No, świeżo. Ja mam 52, więc ona już ma swoje lata, no. No wiesz, no też swoje lata dają jakby w kości, jakby mogła nie wiedzieć, o co chodzi. Ale ja mam sąsiadkę, co ma 90 lat i jak z nią rozmowa trwa minutę, nic ci nie powie o sobie. Znaczy tak, ale wiesz, jakby każdy starzeje się na swój sposób. Godziny, nie? Widzisz, każdy starzeje się na swój sposób. Jedni, mając 100 lat, mogą być jakby świadomi świata i wszystkiego, co jest wokół nich i tak dalej, a niektórzy w wieku nawet 60 już tracą jakby możliwość komunikacji i nie wiedzą, co się dzieje wokół nich. Także no, różnie bywa, nie? Nie wiem, jak jest z twoją mamą, więc tutaj też się nie chcę jakkolwiek tutaj wypowiadać na jej temat. Ale no, może po prostu nie wiedziała, dała się podejść, wiesz, gościu wykorzystał. Nie, moja mama jest inteligentna, ona ma wyższe wykształcenie, ona po prostu się daje przesłuchiwać hejterom mi na złość, no, tak jak Marek. Jakby mnie naprawdę szanowała i Marek by mnie szanował, to by ruszyła mózgiem, że ktoś ją może nagrywać, że może mi zaszkodzić, że ja się mogę zdenerwować, może mi być przykro, może mnie tym ośmieszyć i by nie udzielała takich informacji. Ale ona ma wyjebane na mnie, jak ja się będę czuła, jak coś takiego wypłynie, tak jak Marek, więc po prostu zadzwonił do niej jakiś świr, no to mieliła językiem. I Marek to samo. A jakoś mnie się nie da na temat Marka przesłuchać, bo ja nie będę mu szkodzić i opowiadać bzdur, bo nie chcę mu szkodzić, prawda? Ale on to już po prostu mógł opowiadać pół godziny obcemu facetowi, jak się ze mną dupczył, czy z przodu, czy z tyłu, czy z boku, czy krótko, czy długo, czy w dupę, czy do ust. Ale kto, kurwa, twoja mama opowiadała? Czy o Marku teraz mówisz? Aha, dobra, wybacz, no, bo wyłączam się już powoli i ten i... No to wyłącz się i spać, skoro nic nie rozumiesz. No przepraszam cię, ale po prostu po co tu jesteś, jak się cały czas pytasz? No. Ależ spokojnie, Elu, no późna godzina jest, co nie? No to wyłącz się i spać i daj mi święty spokój, jak mi kumasz. No przepraszam cię, ale po prostu, no jak jesteś nie na chodzie, no to co?
to będę miło. Tylko słuchać. To już nic nie mówię. No i teraz... Jak nie rozumiesz, to twój problem, no. Oczywiście mój problem, zgadzam się. Popatrz, ile tu jest osób, tyle, a ty sobie też wszystko tłumaczyć, no. Jako jedyna ci odpowiada, ty się na ją napierdalasz, o co chodzi? No bo ona nie rozumie co drugiej mojej wypowiedzi, no. Teraz po prostu chcę mieć przytomnych rozmówców, tylko tyle. Słuchajcie, przepraszam, no mam zły humor, no mam prawo mieć zły humor, jak Fatus mnie olał i mi powiedział przy 200 osobach wypierdalaj. No spoko, ja to bym wyjebana grą Wiedźminka. Polecam. I herbatkę. Ale nie, bo... Ale ty jesteś... Jakim ty jesteś użytkownikiem? Johnim. Kim jest ta osoba? Kim jest ta kobieta? Udama. Kto? Chcesz mieszkować, Johnim? Na pewno? Dobra. Madame Mao. Nie, nie, ale ta osoba, co mi cały czas ze mną rozmawiała, to kto to był? Jonin. Zauważyliście? Bo mi się, bo ja, za, bo ja mam wrażenie, że ta kobieta miała głos kasztana, no. Nie macie wrażenia, no, że to jest ten kasztan z tego przystanku, przystanku Kozborowo przypadkiem? Kurde, jest tutaj ktoś, czy same niemowy, no? To się wystraszyli ludzie cokolwiek mówić. No ale co się wystraszyli? No to był ten kasztan z przystanku Kozborowa, ta baba, co cały czas ze mną dyskutowała. Wiecie, kto to jest kasztan? Ja nie wiem. To jest taka po prostu jakaś psychopatka z tego przystanku Kozborowa, co mnie przedtem prześladowała. Zamawia jakieś donaty chamskie na moich live'ach, mnie wyzywa, potem je wycofuje, nawołuje do wycofywania, przysyła mi policję gotowie. To jest kasztan. I to był jej głos. I teraz się was pytam, bo nie zwróciłam uwagi, z jakiego ona profilu mówiła, bo chcę ją zablokować. Nie zauważył ktoś? No bo dziwne, nie uważacie, że dziwne, że nagle się przestała odzywać, jak powiedziałam, że jest kasztanem? Nie, nie jestem kasztanem. Wybacz, mam kotki. A ja nawet nie znam tej osoby. Czy ktoś zauważył, jak się ta kobieta, jakiego loginu używa? Bo chciałam ją zablokować. Możecie mi pomóc? A dlaczego nie... chcesz mnie zablokować? Bo mam taką ochotę, no. Tylko, że ja z tobą najwięcej rozmawiałam. No ale ci nie polubiłam, nie ufam ci. Okej. Okay. A jak nic nie będę mówić i będę dalej grać w Wiedźmina, to ci pasuje? Słuchajcie, jesteście tutaj? Widzowie, halo? Jesteśmy. Zbanowałam ją. Okej. Można była jakaś podejrzana, mówię wam. Mi się wydaje, że nie była podejrzana. Normalnie rozmawiała. Wcale nie. A poza tym to był ten kasztan. Ja mam po prostu, ja jestem co prawda fotografem, ale mam też pamięć do głosu. Mam pamięć do twarzy i do głosu. Nie, ja mam dobry sposób zapamiętuję głos. Hej, jesteście tu? Miśki. Jesteśmy. Lubi mnie ktoś jeszcze na tym serwerze, czy już nie? Mnóstwo ludzi, mnóstwo. I co? Mnóstwo ludzi cię lubię. Nie, bo Michał ciebie trochę tak przerywa trochę. Dziwne. Może mi się coś z mikrofonem przestawiło. Za wysoki bas masz.
Dobra. Słuchajcie, nie, to jest jakaś totalna załamka, ale co ja mam zrobić? Słuchajcie, błagam, poradźcie mi, co ja mam zrobić, żeby jakoś wyjść z tej sytuacji z twarzą. Mam ochotę się odegrać na Marku i na tym jego jebanym serwerze i na tych mendach. Powiedzcie mi, co zrobić po prostu. Ela, ja proponuję, żeby na serwer przystanek Kocborowo mówić przystanek Ujborowo na złość Markowi. Dobra, tak będziemy robić. Chujborowo, tak? A mi się wydaje, że bardziej by go zabolało, jakbyś to ignorowała. Nie przejmowała się. Bo wtedy by mu się to znudziło po prostu. Tak to by dawanie mu więcej atencji mija się z celem. Chodzi o to, że Ela, jak on się z ciebie śmieje. No coś cię przerwało. Halo, słychać mnie? No, teraz. Ja wcześniej mówiłem, że my też róbmy memy o Marku i śmiejmy się z niego i niech on zobaczy, czy to jest tak fajnie. No, ja właśnie tak myślałam o tym, tylko nie takie chamskie jakieś, nie? Jest to jakiś sposób, aczkolwiek no to jest tak, albo też może zauważyć, że dają mi więcej atencji, czyli to boli. Czyli trzeba zaatakować. Dobra, ale popatrzcie na to w ten sposób. On zawsze było tak, nie? Że ja pisałam, że go kocham, że liczę dni do spotkania z nim, tak? Pokazywałam potem, jak tam spędzaliśmy czas, opisywałam, nie? A teraz nagle nowa Elaś jutro przychodzi i ja sobie piszę ha, 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 ha. Dobrze, że już się nie muszę zadawać z tym wieśniakiem. Słoma z butów mu wychodziła i fota z jakąś słomą w butach, nie? Albo potem następny wpis. Ha, 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 kurwa mać. Miałam ojca profesora akademickiego i kurwa się znalazłam chłopaka, który nawet zawodówki nie skończył, nie? I takie coś w tym stylu, nie? I jak on się poczuje, jak on się poczuje, nie? No to jest już jakiś pomysł. Albo robić takie zdjęcia, takie szamba na wsi, nie? Ustalić, ile opróżnianie szamba kosztuje, no i tam myje się co 5 dni, bo szambo kosztuje, trzeba oszczędzać wodę, nie? No bo wszyscy mnie jebią, że ja się, kurwa, rzekomo nie myję, nie? Ale do Marka się nikt nie przypierdala, czy on się myje, czy się nie myje, czy się ładnie ubiera, czy brzydko. Właśnie im o to chodzi, żebyś reagowała na to, żebyś to widziała i żebyś to czytała i się tym przejmowała. Im o to chodzi. To jest... No ale popatrzcie na przykład na to w ten sposób. Marek, kurwa, chodzi w jednej kurtce od pół roku, nie? W jednym swetrze, w jednych spodniach, no i kurwa, i wszystko jest fajnie, nie? A on mnie pisze, że ja powinnam o siebie zadbać, powinnam iść do kosmetyczki, do fryzjera, kupić sobie nowe ubrania i kurwa, nie wiadomo, co ja w ogóle powinnam jeszcze z siebie zrobić. A co on w ogóle ze sobą robi? Nic. Dlatego kopnij w dupę. I on mi po prostu pierdoli, że ja źle wyglądam. Kurwa. Ja myślę, Ela, że na następnym streamie powinno się ustalić cel donate'ów. Zbieramy na wywóz szamba dla Marka. Bo wiecie co, na przykład ja uważam, że ja na przykład, ja nie używam biżuterii, no nie. Jakich sobie tam loków nie kręcę, pazurów sobie nie maluję. No, dla mnie to jest wiocha wszystko. Ja uważam, że ja mam swoją wartość tym, co mówię, że umiem fajnie pisać, że umiem fajnie mówić, że tam umiem jakieś filmy kręcić, zdjęcia robić. I kurwa, po jaką cholerę ja się mam obwieszać jakimiś złotymi łańcuchami, wybierać sobie zęby, kręcić sobie loki.
po prostu przyklejać sobie szpony, doklejać sobie rzęsy. Na chuj mi to jest potrzebne? No jest ci to potrzebne. Przecież każdy widzi, jaka ja jestem, że jakby ktoś chciał, to można mnie po prostu odpicować w 5 godzin, nie? Można mi wszystko podoklejać, co potrzeba i tam zrobić mnie na bóstwo i będzie okej, okay, nie? Ale skoro ja tego nie robię, to widocznie nie chcę, nie? No i co? I jaki problem jest w tym? Ogólnie wpadłem na taki pomysł, bo możemy coś takiego zrobić, że tam parę osób wejdzie na jego serwer, coś powstawiają, potem zgłosić to do Discorda i Discord zdejmie jego serwer. Tak na przekór mu zrobić, jak już coś trzeba. Daj spokój. Nie, ale nie możemy tak robić, bo oni będą u nas tak robić, wiesz. Nie. Byśmy nie chcieli, żeby naszego nasz serwer. A oni tak już nie robią? Nie. Znaczy, nie są kolejne Discorda. Ale nie, bo to jest, jak ktoś coś wrzuca, to w pierwszej kolejności jego blokują, wiesz? A nie serwer. Ale nie, no to po prostu... Ja tak nie mogę zrobić. No to tak, jak on by się zwoływał, żeby mi rozdupczyć kanał YouTube, no to to już by było przegięcie pały, nie? Jesteście tam? Jesteśmy. Tak, ale jesteśmy. Ale wiecie co, no dzwoniłam dzisiaj, bo tak, była ta sytuacja z tym Markiem, nie, pijany ciągle, to wzięłam, zadzwoniłam do tego jego ojca. I no i po prostu chcecie posłuchać o tym? Tak, chcemy. No i wykręciłam do jego ojca tam około godziny, nie wiem, 19, no nie? I mówię, on odebrał, halo? No i ja mówię, dzień dobry, ja się nazywam Elżbieta Gawin. Ja jestem koleżanką pana syna Marka i byłam z nim nad morzem 10 dni teraz, tydzień temu. No i czy możemy porozmawiać chwilę? A on mówi, ale o co chodzi, bo że on nie ma czasu. No, a ja mówię, że czy może poprosić Marka, żeby ode mnie odebrał telefon, bo że on się dziwnie zachowuje. A ten ojciec mówi, wypierdalaj kurwa mać i się rozłączył. Wyobrażacie sobie coś takiego? To straszny ham z niego jest. No normalnie przedstawiłam się z imienia, nazwiska, powiedziałam, że ja byłam z Markiem nad morzem, nie? Że on ode mnie nie odbiera telefonu, czy mógłby go poprosić, żeby ze mną porozmawiał, albo żeby do mnie zadzwonił, a on powiedział, wypierdalaj kurwa mać i się rozłączył. A Marek do mnie na tym Kozborowie powiedział to samo, wypierdalaj i też mnie wyjebał z tego serwera. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ja myślę, że oni mogli się umówić, Marek i jego ojciec, bo nie sądzę, żeby to był przypadek. Nie, bo Marek był pijany, nie umówił się. Ja mam ochotę wysłać temu jego ojcu swoją wizytówkę, nie? Kim ja jestem? I wyślę mu, mam taką wizytówkę mojego taty, profesora akademickiego i mu napiszę, że mój ojciec by nigdy tak do nikogo nie powiedział, wypierdalaj kurwa mać. I że dziękuję za rozmowę. Tylko nie wiadomo, czy do niego dochodzą MMS-y. Czyli te, czy ma taki telefon, który pokazuje takie fotografie, nie?
No właśnie, bo jak ma jakiś stary telefon, taki czarno-biały, to mu tego nie pokażę. Bo myślisz, że ja, kurde, jestem jakimś lumpem, nie? A sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby mój ojciec do kogoś tak powiedział przez telefon. To jest jakiś kosmos. Ja sobie pomyślałam, wiecie, co ja sobie pomyślałam? Co pomyślałaś, Ela? Bo Marek mówił, że jego ojciec nie pije alkoholu i mówił, że jego ojciec ani nawet nie umie pić alkoholu. No ale tak do mnie powiedział, nie? Ja sobie pomyślałam, kurczę Boże, co to jest w ogóle za rodzina, że on tak do mnie powiedział. To jest jakaś masakra. To moją mamę jakiś zboczeniec pół godziny przesłuchuje, a ona z grzeczności rozmawia. A ja dzwonię do gościa, przedstawiam się z imienia, nazwiska, mówię, że byłam z jego synem tam na wyjeździe, nie? A on do mnie mówi, wypierdalaj, kurwa mać. Ale widzisz, Ela, gdybyś na przykład chciała się na stałe związać z Markiem, to wyobraź sobie, że miałabyś takiego teścia, który się tak zachowuje. No, o tym samym pomyślałam, ale no my się tam nie chcemy wiązać, nie? Ale kurde, akurat z tego, co miałam informację na temat jego taty, to z tego, co mówił Marek, to jeszcze ostatnia osoba, z którą można tam w ogóle porozmawiać, nie? No, a okazało się, że tak mi, po prostu tak mnie potraktował, nie? A ja w ogóle od niego nic nie chciałam, ja tylko mu chciałam powiedzieć, że Marek pod wpływem alkoholu jest cały tydzień, że się nie odzywa, że nie wiem, o co mu chodzi, żeby się zainteresował, co się z nim dzieje. Tylko tyle chciałam mu powiedzieć. To co, no nie można mu o jego synu powiedzieć, że się coś z chłopakiem dzieje? W końcu mieszka z nim, powinien się zainteresować, dlaczego jest codziennie pijany. To chyba miałam prawo. Może mu najlepiej o tym powiedzieć wprost albo SMS-em. Przecież miałam prawo do niego zadzwonić w tej sprawie, żeby coś zrobił po prostu z tym chłopakiem, co się z nim dzieje. W końcu ja mieszkam w Krakowie, a oni mieszkają koło Gdańska. Mnie tam nie ma, nie? Ja myślę, Ela, że aktualnie jesteś jedyną osobą, która się interesuje Markiem. Niech po prostu mu tam wjedzie do tego pokoju, niech mu wyjebie te piwa i niech mu zacznie utrudniać to picie tego alkoholu pod jednym dachem, nie? Dobranoc wszystkim. Dobranoc. No tak, Ela, tak powinien zrobić jego ojciec. Wyjebać mu plombę na głowę i wtedy może Marek by się ogarnął. No bo dlaczego tam panuje przyzwolenie na picie alkoholu, nie? Niech po prostu idzie i pije gdzieś, kurwa, w lesie. Tym bardziej, że on pije na transmisjach live, a sama dobrze wie, że na live'ach nie można pić alkoholu. Do niego jakoś mops nie przyjdzie. To znaczy nie, wiesz, no to dorośli, którzy nie mają pod opieką dzieci, mogą pić. I na live'ach też. Ale wiesz, słuchaj, jak ja bym miała po prostu syna 30-letniego i ja bym z nim mieszkała i on by mi codziennie pił po 10 piw, to ja bym na to nie pozwoliła. Ja bym mu codziennie robiła awanturę, albo bym go wypierdoliła z domu, jak Boga kocham. Ale kazałabym mu po prostu wypierdalać z domu. Powiedziałabym, chcesz być młodszym mordą, chcesz być alkoholikiem? To wypierdalaj z domu. Nie dostaniesz ode mnie, kurwa, żadnego spadku i nie odzywaj się do mnie po prostu w chwieju. A wróć, jak przestaniesz chlać. I spierdalaj pod most. Tak bym mu powiedziała. Ani by ode mnie nie dostał obiadu i bym go wyrzuciła po prostu z domu na zbity pysk. Jeszcze bym mu po prostu dokopała i przyłożyłabym mu w mordę. A potem bym go być może po tygodniu
szukała, pod którym mostem leży, i też bym go wytargała za włosy, przytargała do domu i znowu awantura. Ale po prostu w każdym razie przyzwolenia na chlanie wody pod moim dachem by nie było. Ty byś krótko trzymała takiego Marka, jakby był twoim synem. No, albo jakby był moim mężem, to też, no. Bo to się nazywa, wiecie, jak się to nazywa? To się nazywa zespół współuzależnienia, że masz w domu alkoholika, nie? I kurwa, on cię już tak ustawia, że ty już mu tam, proszę bardzo, tu kotlecik, tutaj kaloryferek cieplutki, tu kołderka, no i chlej sobie wódeczkę. I wszystko ma po prostu zapewnione, nie? Ja podejrzewam, Ela, że to może być nawet tak, że ojciec Marka mu przynosi te piwa do komputera. Nie. Ale słuchajcie, jest taki zespół takiego uzależnienia, bo ja mam na przykład tam we Władysławowie mam przyjaciela, u którego często tam się zatrzymywałam, nie? I po prostu, a może lepiej nie będę o tym mówić, nie? Może zapomnieć, bo jest późno. Bo hejterzy go mogą znowu namierzyć. Ale może i powiem inaczej. Znam przypadki, że dzieci mają rodziców, którzy rodzice są jacyś tam bogaci, wpływowi i tak dalej, ale są na przykład alkoholikami i każą, sami nie są w stanie się doczołgać do sklepu. Mogą sobie najwyżej taryfą zamówić wódkę, ale się wstydzą i każą tym swoim dzieciom sobie codziennie sprowadzać wódę do domu. I te dzieci durne im noszą tą flachę codziennie albo dwie. Ja znam takie rodziny. Że dziecko takie, ale dorosłe dziecko, takie wieku tam 40 lat, 30 parę, nie? Mieszka z rodzicem, matką lub ojcem, który pije i mu codziennie idzie do sklepu, robi sobie zakupy dla siebie, kupuje mięso, rosół, tam warzywa, coś tam. A dla ojca czy tam matki tą flachę tej czystej, czy tam jakiś koniak, czy tam zależy, co on sobie zażyczy, nie? No i potem sobie to dziecko przychodzi do domu i sobie dorosłe dziecko, 30-40-letnie, 50-letnie, robi sobie obiad, a mamusi albo tatusiowi daje tą flachę, żeby sobie wypiło przed snem. I ja znam takie przypadki, że tak ludzie robią, nie? Ale mówisz o Marku? Nie, nie. Teraz nie, o takim moim znajomym. Ja mu mówiłam, kurwa mać, po co ty temu ojcu tą wódkę codziennie kupujesz? No po co? Ty jesteś jakiś pojebany? A on mówi, a no bo ojciec tu za wszystko płaci. Ojciec mi daje pieniądze na wszystko. No to kurwa, ja mu muszę nosić tą wódkę, bo jak mu nie przyniosę, to mnie wydupczy z domu, nie da mi spadku. I kurde, będzie mi robił awantury. A ja mówię, no i chuj z tym, no ale nie noś mu tej wódki, nie? No i tam jeżdżę do tego kolegi i patrzę po prostu za każdym razem, jak on tą wódę temu swojemu ojcu chodzi do sklepu i zawodzi. Wyobrażacie sobie to? No to jest chore, nie? No dobrze, no nieważne. Słuchajcie, kochani, to co, kończymy, bo jest druga w nocy, a trzecia nowego czasu, kurde. Jeszcze chwilę pogadajmy. Opowiedz, Ela, coś tam jeszcze o wyjeździe i o Marku. O czym? O wyjeździe i o Marku, jakieś historie. No to co mam opowiedzieć, no. Mam filmy, będę tam pokazywać. A co mam powiedzieć? No to już następnego wyjazdu nie będzie, no nie? No to co mam opowiadać? No, chyba są ciekawi, jak oceniasz ogólnie cały wyjazd.
Nie no, w czasie wyjazdu było super, dlatego się dziwię, że on się teraz tak zachowuje. A, bo powiedziałaś, że on Andrzejowi powiedział, na co jest na ciebie obrażony. Możesz powiedzieć na co? No bo jemu ci ludzie z tego serweru Kozborowo mówili, że ja po tym, jak Marek się dał nagrać jakiemuś kolesiowi, gdzie tam różne rzeczy o mnie mówił negatywne, to weszłam na ten serwer Kozborowo i zaczęłam mówić, że... Zaczęłam tam mówić, tam parę jakichś tam negatywnych rzeczy o Marku powiedziałam, ale w sumie to nic takiego było, nie było ważnego, a poza tym słuchałam tego nagrania, to tam połowy rzeczy, co mówiłam, to w ogóle nie słychać. No, ale wmówili Markowi, że ja jestem jakąś świnią, że ja go krytykuję, no i się obraził. Ale on się bardzo łatwo obraża, bo kiedyś była taka sytuacja, że na live'ie były donaty. I normalnie jakiś tam facet napisał w donecie, że Marek Łangowski to jest psychol, że cała jego tam miejscowość jego zna, że on jest chory psychicznie, że on jest jakiś tam nienormalny, że coś tam bla, bla, bla. No i Marek się na mnie o to obraził. No a ja na treść donatów nie mam wpływu. Mogę tylko wyciszyć w trakcie, jak się pojawiają, nie mogę ich usunąć, nie? Obraził się. Wyszedł z tego live'a jako administrator, zaczął gdzieś tam sam robić live'a, czy tam nie wiem, na jakim serwerze się udzielać. W każdym razie się obraził i nie odzywał się potem do mnie cały tydzień. I ja tam weszłam gdzieś na tą jego grupę na Facebooku i on pisał, no na razie cisza, Ela się nie odzywa i w ogóle mnie nie przeprosiła. To ja też do niej się nie odzywam. No ale za co ja go miałam przepraszać? Jak to ktoś dał donate, no to jaki ja mam na to wpływ? No na litość boską, no bez jaj. Jesteście? Tak, jesteśmy. To nie obraził się na mnie na cały tydzień, przez cały tydzień, bo jakiś koleś kogoś miał w donate. A przecież teraz był jego live. I ludzie mnie wyśmiewali i jakoś on się nic z tym nie robi, nie? Dlatego ja mówiłem właśnie, żeby śmiać się z Marka na naszym serwerze i mówić przystanek Ujborowo zamiast przystanek Kozborowo. Słuchajcie, chciałam powiedzieć taką rzecz, że to jest tylko, ja się tylko tak zastanawiam. Chciałam poznać waszą opinię. Ale nie, najlepiej by było go nie wyśmiewać, bo to, że ci ktoś przyjdzie i da wpysk, to ciebie nie upoważnia do tego. I'm telling you, shit is real! Kurde, kto to tak drze, morda? Wiecie, kto to, kogo mam zbanować? Słuchajcie, to, że ktoś przyjdzie i się po chamsku zachowa, to nie upoważnia ciebie, żeby zrobił tak samo, no nie? Bo to jest wtedy już nie możesz tej osobie zarzucić, ona przyszła i mnie obraziła, bo wtedy on powie przed sądem w szkole albo gdzieś tam mamusi swojej, tak, ale ona też mnie obraziła, nie? No i wtedy już nie możesz, tracisz argument, nie? Im o to chodzi. Więc właśnie wszystko polega na tym, że jak ci dadzą, przypierdolą ci w policzek, to musisz nadstawić drugi. Ale to jest tak jakby w przenośni, czyli tak naprawdę nie nadstawiasz tego policzka, ale chodzi o to, żebyś nie oddał. Że jak ci ktoś da w mordę, to żebyś nie oddał, nie? Żebyś nie zrobił tego samego. Rozumiecie? Tak, rozumiemy. No, no. Także... Także fajnie, dziękuję wam za tą rozmowę, bo zrozumiałam na koniec, że nie możemy oddać, no, nie mogę mu oddać, bo najchętniej to bym mu po prostu... Kurwa, normalnie najchętniej to bym go pobiła po prostu w tym momencie, albo mu podpaliła dom.
Boga kocham. Dobrze, że ja mieszkam 600 kilometrów dalej. Albo byś mu zatkała szambo, Ela. Kurwa. Najchętniej bym mu tam wjechała do chaty. Siłę trudne. Zobaczyła, co się tam dzieje, porozmawiała sobie z tym tatusiem, co rozłącza te telefony. I wydarła ryja na Marka, co kurwa mi robi ciche dni. A niech by sobie nawet na mnie wezwali policję i mam to w dupie. A ty wiesz, Ela, gdzie mieszka Marek? W sensie dokładny jego adres? Wiem. Właśnie pomyślałam o tym, że jak się wkurwię, to pojadę tam i zrobię im po prostu kocówę. I wtedy mogłabyś wrzucić filmik na YouTube'a. Nagrałam, gdzie mieszka mój hejter. Po prostu pójdę tam, zrobię im awanturę za dymę. Niech się wzywają policję, niech mnie tam po prostu wytargają z tego domu w tych kajdankach. Pójdę, rozpierdolę Markowi telewizor, że komputera nie tknę, bo dużo kosztował. Trochę się napracowałam, żeby go ten kupić, nie? Ale można by mu telewizor rozwiebać. Nie będzie oglądał tych durnych filmów. Albo pójdę i porwę mu psa. Zabiorę sobie dla siebie, schowam go u siebie. Będzie sobie płakał za tym pieskiem, bo on go kocha tak strasznie szalenie, a mnie ma w dupie, nie? To przynajmniej go zranię, jak mu po prostu uprowadzę psa. Wtedy może częściej do Krakowa będzie przyjeżdżał. Będzie płakał, biedny, zrobi live'a. Ta suka mi po pisie zabrała. Nagle się okaże, że umie mówić i że ma jakieś uczucia, jak mu zabraknie tego psa, bo jak mu zabrakło mnie, to ma to w dupie. Słuchajcie, nie przejmujcie się, wiecie jaka ja jestem, ja się lubię tak po prostu. Nie zabiorę mu tego psa, bo nie będę tam jechać, bo nie mam czasu i mi się nie chce. I po prostu nie będę mu też podpalać domu, no. To jest tylko taka teoria. Ale nad zatkaniem szamba się zastanowisz. Nie, ja chyba wezmę i mu, kurwa, zrobię temu jego staremu przelew 500 zł na to szambo. I im napiszę, nie oszczędzajcie na szambie. Myjcie się, chłopy i baby. Bo mnie po prostu cały ten serwer Marka jebie, że ja jestem jakimś brudasem, nie? To ja będę hajs Markowi wysyłać na szambo, żeby się kąpał codziennie, żeby mu nie było szkoda wody. I wtedy nie będzie musiał chodzić na zewnątrz. Słuchajcie, jesteście tutaj? Tak, jesteśmy. Ja chciałam tylko taką rzecz powiedzieć, bo tam nie wiem, czy ci hejterzy, zboczeńcy nagrywają, być może tak, nie? Że ja się po prostu mogę myć 100 razy dziennie, bo ja po prostu rachunków za mieszkanie, za wodę, za prąd nie płacę, bo po prostu moja matka opłaca tutaj wszystkie rachunki, bo mieszkanie jest na nią. Ja mam na to wyjebane, ja sobie tutaj na niczym nie oszczędzam. Po prostu leję sobie wody ile chcę, ogrzewam sobie co chcę i mam to w dupie i... Nic mi matka nie mówi, czy duży rachunek, czy mały, to w ogóle dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, że tam się liczę z tym, żeby jak wyjeżdżam, to zakręcam kaloryfery, czy tam jak nie potrzebuję, to się nie leje woda non-stop, no nie, tylko zakręcam kurek, ale po prostu generalnie to mam to w dupie, bo ja tych rachunków w ogóle nie płacę. I mówię to w tym kontekście, że te ci pojebani hejterzy pierdolą, że ja się nie myję. Przeważnie jak się ktoś nie myje, to ma po prostu
motyw do tego, nie? Który jest przeważnie taki pod tytułem, że oszczędza tą wodę, nie? Żeby nie płacić za nią. A ja nie mam takiego motywu, bo ja tych rachunków nie płacę w ogóle. Ja jeszcze nigdy w życiu, przez całe moje życie, nie zapłaciłam ani jednego rachunku za wodę. Ja nawet nie wiem, ile się miesięcznie za wodę płaci. Bo ja nigdy nie płaciłam. Nie wiem, czy się płaci 100 zł, czy 50, czy 300, po prostu nie mam pojęcia. I te zjeby mi insynuują, że ja się nie myję, a to się nie myją przeważnie ludzie, którym jest szkoda dać te czystówki za tą wodę, nie? Albo ci, którzy mają szambo. No to mówię, no. Ja się kąpię, jak mam ochotę i sobie leję po prostu wanny po brzegi, wody w wannie i po prostu nie potrzebuję się w ogóle przejmować tym. No. Będą mi po prostu insynuować, że ja wody nie używam. Kurwa. Ja sobie po prostu basen wypełniam na balkonie wodą, basen pod domem. Cały czas się moczymy, kąpiemy, kurde, po prostu używam tej wody w chuj i będą mi mówić, że ja wody nie używam. A jak ja jeżdżę nad Morze Bałtyckie i siedzę tam półtorej miesiąca i się kąpię 5 razy dziennie, to też śmierdzę i jestem brudna? Jak tyle siedzę w tych różnych, jakichś różnych basenach, termach, Bałtykach, to kurwa też jestem jakimś śmierdzielem. Ja pierdolę. Ty się wtedy, Ela, wymoczysz za cały rok. No właśnie, ale ja stwierdziłam, że dla tych debili to ja sobie będę chodzić, bo mam takiego kolegę, co najmniej 2 albo 3, co mają takie fajne wanny z jacuzzi. Będę sobie chodzić nagrywać filmy, jak się tam kąpię, nie? Ja będę mówić, hello, dzisiaj jest tam daily vlog, wtorek, 1 kwietnia, jestem właśnie u mojego kolegi Rafałka i właśnie się tutaj kąpię. Poproszę Rafałka, żeby umył mi plecki. No i tam Rafałek podchodzi, ale go nie widać, myje mi plecy i mówię, no i teraz hejterzy, dzisiaj jestem czyściutka i dzisiaj mam czystą dupę, to sobie zanotujcie w swoich kapownikach. A jutro wam nagram znowu nowy film z jakiegoś innego mieszkanka, albo z mojej wanny, no to się jeszcze zobaczy, nie? Ale Ela... I będę im, kurwa, kręcić codziennie, jak się kąpię, no niech spierdolają na drzewo, nie? No wtedy przynajmniej nie powiedzą, że się nie myjesz. No. A ja sobie zaliczę wanny, kurwa, wszystkich swoich kolegów na złość Markowi przez cały kwiecień. Będę codziennie w innym mieszkaniu się kąpać. Co jest chyba oczywiste, że jak się tak elegancko wykąpię, to tak łatwo, to tak szybko właściciel mieszkania mnie nie wypuści, nie? Będę sobie robić po prostu takie jaja. Dobra, słuchajcie, idziemy spać, bo źle nas słychać. Słuchajcie, jesteście tam, misie? Tak, jesteśmy. Ale kurde, mam nadzieję, że mnie nikt nie nagrywał, bo dzisiaj to kurde pojechałam znowu. Nie? Trzeba było ostro pojechać tym ojcem Marka. Kurde, mam nadzieję, że mnie nikt nie nagrywał, ale jak nagrał, to trudno. Ale ja mam prawo być po prostu zła. Ja się wyżywam właśnie w takich wypowiedziach, no. Już się teraz trochę uspokoiłam. Dobrze, słuchajcie, to idźcie spać. To pa, dobranoc. Dziękuję, że byliście tutaj. Kiepsko się czuję, naprawdę bardzo.
Zrób dla siebie coś miłego. Teraz to rozumie w wannie z drinkiem i odetnij się od tego wszystkiego. No ale to już chyba nie dzisiaj. Każdego dnia. A kto ci zabroni? A kto ci zabroni dokładnie? Jutro, nie? A ten Michał się nagle zaczął odzywać jakieś święto lasu. Cały czas się odzywałem. Ale ja mogę wieczór, elo. Moderuję dyskusję. Nie film, nie rozmawiają. Cześć, nie widzisz. Ale ja uważam, że bo rozmawiałam z Janem, że to całe Kozborowo, no to są co prawda ludzie jacyś tam z tego serweru Rafatusa. No ale też się tam ładują te wszystkie mendy z tych wszystkich grup i serwerów, które mnie hejtowały zawsze, nie? No tak. Wszyscy w jednym miejscu do kupy się zbijają. Także Michał, wiesz, to nie są nowi ludzie, tylko to jest cała ta hołota z tego serweru, z tej grupy na Facebooku Marka, co była ta grupa Marek Niechlej. Dlatego ci wszyscy namawiali, że jak było z Markiem, to może trzeba było kasować serwer. No i potem zmienili nazwę na Marków Staszparek, nie? W międzyczasie mu wyczyścili ten serwer i teraz cała ta hołota siedzi na tym Kozborowie, wiesz? To są te same mordy. Plus jeszcze jakieś nowe, więc po prostu no nieciekawie to jest, kurde. Taka go hołota obsiadła ze wszystkich stron i nie da rady tego z niego zdjąć. To jest w ogóle, on jest stracony, to nie ma szans, żeby po prostu, oni się tak w niego wbili. Ja widziałam tam na tym wyjeździe nad morzem, nie? Ja nie podejmowałam w ogóle rozmowy, bo się po prostu bałam go. Jego się nie da wyzwolić ze szpon tej hołoty. On już po prostu tam przepadł, wsiąkł. Jesteście? Halo? Halo? No to nic, będziemy kończyć, bo późno. To kochani, dobranoc, ja się wyłączam. Dziękuję za wszystko, dobranoc, pa. Dobranoc, halo. No, pa, pa.